ponieważ tutaj w trakcie dyskusji wielokrotnie padło stwierdzenie, że Unia jest cały czas w procesie przemian. I rzeczywiście ta Unia jest w procesie przemian od początku wspólnot europejskich. Właściwie trwały spory, czy pójść bardziej w stronę konfederacji, czy federacji. Ja uważam, że pierwszy kryzys w ramach Unii był w momencie, w którym negocjowano traktat konstytucyjny dla Europy, bo wtedy już pierwszy raz pojawiły się jakieś podziały w ramach Unii Europejskiej. Natomiast Brexit jest kolejnym etapem takiego sporu, w którą stronę pójść i jak tak naprawdę rozmawiać z obywatelami. Uważam też, żeby mieli świadomość tego, co tak naprawdę daje Unia Europejska. No i właśnie teraz moje pytanie, czy Brexit jest zapowiedzią kolejnych exitów w ramach Unii Europejskiej, czy może właśnie, tak jak to już pokazywała historia Unii, każdy kryzys wzmacniał wspólnotę, więc może tym razem również będzie to wzmocnienie, tym razem UE27.